gotowa. Nie kłam! Zwodzisz mnie już tyle lat, mam tego dosyć. Nic cię nie zwodzę. Nie znasz się na komputerach, to dlatego mi robisz sceny. Robię ci sceny? A co? A może nie mam powodu? Jakie powody? O co ci chodzi? No o co mi chodzi? Jak tylko kupiliśmy ten komputer 5 lat temu, to tylko siedzisz przed nim, gapisz się w niego jak szpak w krzak. Żadnego z ciebie pożytku, ani w dzień, ani w nocy. A w nocy to już w ogóle nie wspomnę. Nie gapię się, kobieto, nie gapię, tylko czatuję, rozumiesz? Czatuję. Rozumie, to może byś tak zraz zaczatował na mnie. Przypomnij sobie, jak to się robi. O, mam chwilę czasu, bo tu za parę minut dopiero tego. No, mogę zaczatować. No, czatuję i co? No i co, i co? I widzisz moją klawiaturę? Mój monitor? Wiesz, co to moja myszka? No, co się właściwie chodzi? Czego ty chcesz? No, zobacz, jak się gapisz. Może byś tak czule spojrzał. Mój monitor pobłądził paluszkami po mojej klawiaturze. Wszedł na moją stronę internetową, poklikał, poklikał, odszukał mojej myszki i dalej se klikał i klikał i klikał i nic by nie mówiła. Jejko, no przykro mi, ale głowa mnie boli, a poza tym w tym tygodniu nie mam czasu. Co ja mówię w tym miesiącu? Jestem umówiony w sieci. Tak? To ja widzę, że będę musiała zerwać z tobą umowę i wziąć sobie nowego operatora. Nowego operatora? A kto weźmie używany model? Och ty! Ten listonosz, co to się kręci po naszym osiedlu, jak mnie tylko zobaczy, to mało mi się głowa nie ukręci, tak się za mną patrzy. Listonosz! A, już on by wiedział, gdzie myszka moja, gdzie klawiatura. Listonosz, a ja ci mówię, że nic z tego nie będzie. Bo my zwykle pocztę dostajemy 2 razy do roku. Tylko na święta, a on nigdy nie przynosi do domu. Tylko do skrzynki i dalej, i dalej. Stare to jest zawsze stare. Przecież Zośka pracuje w puławach na poczcie. No i co? Kiedy tylko będę miała ochotę, to ona mi przyśle polecony. A listonosz będzie musiał przyjść. Ja będę mu musiała pokwitować, a ty będziesz se mógł czatować, ale na listonosza. I będziesz wtedy siedział pod schodami i czatował. Ale to już, kochany, nie twoja głowa. Czatuj sobie, czatuj, a ja tymczasem nie wpuszczam cię do naszej sypialni. Zapomnij o górze, zapomnij, chłopie. Tylko sobie siedź tu i klikaj. Dobranoc, kochanie. No, to listonosz pewno kominem będzie wchodził do ciebie. Ach, jej, co jest? No, no, człowiek jest, no.